To jest konferencja poświęcona temu, co jest związane z poruszaniem się nas, użytkowników drogi, w ruchu zarówno czy pieszym, czy pojazdem. Ja od kilkunastu lat przewodzę Szczecineckiej Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych. Jestem też członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i chciałem tutaj w porozumieniu z naszymi członkami, mówię tutaj o i fundacji, i też porozumienia samorządowego, zaproponować młodzieży przed rozpoczęciem sezonu, co się może zdarzyć, kiedy nie do końca korzystamy z tych dokumentów i tych uprawnień, które mamy, lub kiedy uważamy, że mamy określone dokumenty i możemy teraz być królami szos.